trajluziowym słychać takie są rozmowy. Co za cudna tu maszyna, sunie prosto jak po szynach. Zaraz ktoś mnie wręcz zaprzeczy, co pan gada takie rzeczy. Pan szanowny plecie bzdury, jakie szyny ja u góry. Trolejbusem po Warszawie sunie się miękko jak po trawie. Choć nie jedna to przyczyna, chciałbyś wysiąść, nie wytrzymasz. Bo na odcisk ktoś ci wdepnie, to znów łokieć w żebra wetknie. Jechać musisz bez pardonu, wsiadłeś z tyłu, wyłaź z przodu. I proszę, śmielej, a będzie weselej. Kto tam naprzeciw bez biletu jedzie? Proszę się pakować na bilet, nie żałować. Synek, przewiózłbym cię na dachu, ale sam jestem w strachu. Panie konduktorze, proszę przystawki i loże. Zresztą. Miły panie konduktorze, czy pan bilet sprzedać może? Kto normalny, kto ulgowy? Proszę bardzo, już gotowy. Na żądanie, miłe panie, proszę bardzo, trajluz stanie. A kto tylko przodem wchodzi, pardon, ale se zaszkodzi. Dziś pomkniemy przez przystanki, wybarzone me kochanki. Na początek plac zawiszy, czy tam z przodu każdy słyszy? Tylko skręcimy koszykowa, trajluś śmiga, jaka mowa. Potem piękna myśl wiecka, łazienkowska, czerniakowska. I proszę bez zabawki pchać się między łapki. Panie konduktorze, masz pan powodzenie, jak tramwaj Boże narodzenie. I kto płaci, ten nie straci, jak w ruskim banku i kasuje dolary, ruble, tylko złote funty, franki, marki jako podarki. Panowie w cyklistówce płacą po złotówce, a panie w połowę trzymają się za głowę. Wej, wyżej kochanku, bo cię wypchną na przystanku. Panie konduktorze, stoi umowa. Dla mnie cały, a dla teściowej połowa. A co teściowa karmiąca? Nie, umierająca. Proszę dla szanownego dziedzica, z wielką przyjemnością i radością. Panie motorniczy, no to gazu, szyby mi te, małą górę i na kitę. Jest zajezdnia, proszę, chemska i wysiadka, pierw płytrzeńska. Do widzenia.